A pierdzielet. Siemanko! Spartiatix! Dobra, przywitanie mamy ze sobą. Dobra, witam. Dzisiaj robimy opening. Powiem od razu, bo zacząłem to mówić. Nie robimy żadnych co 500 lajków, skrzynka czy coś. Chociaż w sumie jak będzie 10 tysięcy lajków, to jutro wlatuje filmik z ciekawostkami. 20 ciekawostek o moim ojcu ze strony matki, czyli dziadku, czyli gitara siema. Także ten. Także opening robię na live tym razem. Witają się widzowie. Ej, widzowie, jakby co? Się wyświetla czat, nie? I ten. Jak się przywitacie teraz wszyscy, to się wyświetlicie na filmie, który leci na YouTube'a, nie? Także dobra, otwieramy sobie. Co to jest? Ty, poczekaj. Aha, to jest ta esencja z poprzedniego sezonu. To dobra. Także, no co mogę powiedzieć? Zostawcie ocenę pod filmem. Subskrybujcie mój kanał. Zapraszam na live'y na Twitchu. Taka szybka reklama, nie? To, bo to na YouTube'a leci. Dobra, zacznijmy sobie od tego skrzyneczki takiej z poprzedniego sezonu jeszcze. Także zobaczmy, co ona daje. A, dobra. Co jest? Ja pierdzielę, ale kozak lot. Mam już dwa takie i dwa takie. Nice, naprawdę. Co? Ty, co? Poczekaj, co to jest? A nie, to są tokeny, dobra. A tu mam te czempiony, dobra. Ej, dobra, otwieramy sobie dalej skrzyneczki. Gemstone sobie pozbieram na tą vein, nie? Bo fajna. Chociaż project jest chyba fajniejsza. Także, a właśnie, dodam, bo Bartek dobrze napisał. Oczywiście, jakby ktoś pytał, czemu dawno nie było openingu? Robimy żydowskie openingi, bo nikt mnie nie sponsoruje poza moimi widzami. Ale to wszystko idzie na chleb i masło. Tylko że masło teraz drogie, także chleb i margarynę. I żydowskie openingi, aż nowy sezon, to znowu na każdym czempionie mogę skrzynkę zdobyć. Także lol, haha, za miesiąc nowy, a nie, czej. Najpierw sezon musi zacząć. To za 3 miesiące opening, trzymajcie się. Ciepło. Także 15 skrzynek otwieramy. 15 skrzynek dzisiaj. Siema. Tu. Wladimir, także dobrze się zaczyna. Jak mi wypadnie Timo znowu? Bo w każdym openingu do tej pory wypadł mi Timo albo skin do Timo, tak? Serio? Serio? Timo! Fuck! Co? Ja! Boże! Timo mi wypadł! Jak wypadnie mi znowu coś z tym spieprzonym czempionem, no to następny opening za rok. Taka nagroda dla was. Nie mów, że tylko to mi wypadło. Ta! Ty, ile jest spieprzona emotka warta, powiedz mi ktoś. Ty, 450 RP, a nie, to spok. Także jesteśmy już tyle do przodu. What? Ty, nie skapnąłem się, co to jest za skin. Ej, nice. Lol. Ej, dopiero wyszedł skinek, a tu już wypadł. Lol. Riot Games, dziękuję bardzo. Pokczampik do tego skina. Ktsz. Nie, oni żółwika przywijają. Ktsz. Kozak, co? Ty, nie skapnąłem się, co to jest za skin, bo ja nie widziałem tego splasharta. Ja ci widziałem, ale wiecie. Jak Rengar wypadnie, to świętujemy. Piccolo otworzy. O nie, trzy postacie? Nie mówcie. Nie. To kurde! Ale przynajmniej dają teraz po dwie, a nie po jednej i blue esencji troszeczkę. Spieprzone gówno. Wszystkie, które mam, ta? No. Dobra, go to. Ja pierdzielę. To niezłe skinki do Twitcha, ale nie mam żadnego, nie? Czasem tym gównem gram, także spoko. No kartę sobie stworzymy prawdopodobnie. Ale to za chwilę będziemy o tym gadać dalej, nie? Żeby już czasu antenowego nie zabierać. Troszeczkę gówniany skin, tak mi się wydaje, ale no nie jestem pewny, nie? Jak to wygląda? Go dalej. Ja pierdzielę. Ej, też nowy skin. Czy to jest... Nie, poczekaj, to jest... Nie, poczekaj, to znaczy, że to jest stary skin, czy... Kalista ma nowego skina z KT? Stary jak świat? A, z 2015 roku, no to mam w dupie, dobra, to go dalej. No to jest rana, mam w to. Ty nie, jak Gemstone to spoko, nie, ale... Jezu! El Leon Ikon. Ikonka mi wypadła! No nie wiem, popieprzane są te openingi. Jak ci dało seksowną Katarzynę, to teraz gówno będą wypadać? No możliwe, że to jest taki trik, nie? Że w zdrabkach wygrywasz 2 złote i myślisz, że jesteś bogiem? I wydajesz to 2 złote, wygrywasz 5, myślisz, ja pieprzę, a potem przegrywasz milion. No, coś takiego. Ty, Gothic Oriana. Ważne, że Gothic, tak? Bo Gothic fajna gierka, więc w sumie Gothic Oriana to też całkiem spoko. Spokojnie, wszystko będzie w porządku.
Ła, drugi raz mi wypadł już ten skin. We wszystkich, w dwa razy już mi, znaczy drugi raz to jest. Raz mi wcześniej wypadł ten Black Frost Anivia. Ale legendar, tak? Więc się nie będę kłócić. Więc thank you very much, znowu coś spoko. Anivia jest całkiem fajna. Także ten, nice, nie? A widzicie, mam dwie te Aniwie. Na tyle skinów w pieprzonej giereczce, dwa razy wypadł mi legendar do Aniwi. Pokciąg za ten opening, ale no nie jest źle, nie? Bo zawsze coś, nie? Dobra, go dalej. Nie mów, że ikonka. Błagam. Ja pieprzę w dupę ten opening. Ja rozumiem, że żydowskie te Black Frost Anivia wypadła i nagle ikonka z Downem Fizzem. Kumasz to? Wystarczy spojrzeć na tego Fizza i już wiesz, co Riot o tobie myśli. No nie mogę. Ikonka z Downem Fizzem wypadła. Nie wiem, da się jakoś, że nie chcę tego? Powinna być taka opcja, że sraj się. Ikonka Down, no zobacz pan. Zabierz sobie teraz to? I wiesz, o co chodzi? Ludzie ci się w gierkach podkładają, bo myślą, że masz żółte papiery. Jak cię pobiją, to znaczy, że trafią do więzienia. Wiesz, o co chodzi? W sensie do więzienia na długie lata, bo byłeś downem. No to jak cię zbili, no to jeszcze gorzej niż jakbyś nie miał tego downa. Także wiesz, no dobra, gramy dalej. Nie, ty... Tylko to mi wypadło? Przed chwilą? Nie. Przed chwilą wypadały po dwa czempiony i 200 tego gówna pomarańczowego. A teraz wypadł sam Renekton. Co jest z Riotem nie tak? I się stało. Dobra, go dalej. O! Ty, ten listing jest całkiem spoko, chociaż Godfist listing jest, no nie wiem, 5 razy lepszy. Ale ten, ale spoko, nie? Że wypadł taki skinek, a nie inny. To fajnie. Także ten listing całkiem spoko, nie? Pokciampik. Jeszcze mamy 3 skrzyneczki, czyli do 3 razy sztuka. Na 3 skrzynki może wypaść Rengar mechaniczny, czy tam jak on się nazywa. Także oby wypadł. Jeszcze raz listing. Dobra, Riot, nie wiem, myślę, że nowy main ma chyba być, nie wiem, chyba przetestujemy sobie w giereczce go z nowymi runami, bo nie widzę innej opcji. Ale Teemo jeszcze nie było, jeszcze 2 skrzynki. No, Teemo raczej nie będzie w tym openingu, na szczęście. Sona, ja pierdziel. 150 Blue Essence i Sona, no nie wiem, popieprzyło ten Riot. 150 Essence, ja mam 42 tysiące, po co mi to? Dobra. Czad, ostatnia skrzyneczka, zobaczymy, kto z was ma rację. Także propozycje, co może wypaść w ostatniej skrzyneczce, a może się spełni. Ja liczę na Rengara, także napiszcie, co wy macie, jakie propozycje. No ja bym chciał, żeby Rengar wypadł. Go Teemo, ha, dziękuję bardzo. Honorowa skrzynia, dokładnie. Panda Teemo, Vard, jak Vard wypadnie, to kończę streama. Ikonka. Dobra, dla ułatwienia, bo ludziom z żółtymi papierami dają lepsze skiny podobno, także szybciutko Fizz z downem na ikonkę i wiesz, co chodzi, od razu Riot pomyśli, ten ma downa, to udamy tego Rengara, bo wiesz, i tak w życiu nic nie będzie miał lepszego, albo w serialu zagram. O ja pierdziele, ty, legendarny skinek do Eni wypadł. To jest jakiś nowy skin, wydaje mi się. Ale oczywiście poczekajcie, bo to na YouTube leci, także cięcie zrobię i wiesz. Jeszcze raz. Eni wypadła! Legendar! Czekaj, nagrywałem to. Dobra, mamy nagrane tam reakcje, także będzie wklejone. To się da... Wiecie, jak są na YouTubach takie, że jest mega reakcja? Intro i potem filmik leci od początku, no to to będzie przed intrem, wiesz co chodzi? Że taka reakcja będzie przed intrem. Eni wypadła! Legendar! Spartiatix! Tak się YouTube'a robi. Dobra, wypadł fajny nawet skin, ale no niestety to wszystko. Eni wypadła, tu. Legenda, tu. Fajnie, fajnie. Wypadły fajne rzeczy. Wypadła Eni. No ta Eni to kozak jest. Dwie Aniwie mamy. Ty, jak mało jest warta Aniwia. Pieprzone gówno. Ty, muszę 5 takich skinów zenchantować, żeby mieć na jednego. Jest popieprzone. Katarinka, no to mega jest. Także Katarinkę trzeba zrobić. Ale to nie wiem, czy teraz będzie mi stać. Reroll kogoś? No nie wiem, ty, bo nie będzie mi stać na nic. Co wy gadacie? Znaczy, na pewno to Aniwię zdisenchantuję, bo ona jest dużo warta. Ale nie wiem, w sumie mało jest warta. Ten Galio to spieprzony. Znaczy, powiem tak. Zrolowałbym tego gówniaka, jest 150 tylko warty. Poczekajcie, co jest najmniej warte? Najmniej warte skiny sobie zrolujemy jeszcze na koniec. Twitcha i Oriane, nie? 100,
100 esencji warta jesteś, ściekulcu pieprzony w dupę. Co za szmatula. No dobra, no to reroll te trzy postaci. Dobra, no to zobaczymy, co wypadnie z ostatniej tej jakby skrzynki dzisiaj. Ja pierdzielę, ty nocem z workiem na głowie wypadł. Ja takiego to bym nie brał do siebie, tylko na krzesło sadał, ale dobra, nieważne. Go dalej. I 100 esencji. No to tyle co z Oriany, także worth it. No nie wiem, gówniany skin. Strasznie. I nawet nie mam tego czempiona. Szkoda, szkoda, no ale dobra. 520 RP taki. Jakby się go dało na RP wymienić, to ja bym się cieszył. Fajny to jest skin? No dobra, no to weźmiemy. A czy, no ja nie wiem kogo zrobić. Ja sobie chyba się tym zajmę później. Tą Katarinę bym sobie zrobił. Tylko chyba. Mogę dokupić skrzynki? Nie, nie, no to zostawimy na następny opening, żeby wyświetlenie się zgadzały. Także tyle, nie? Także tyle. Skończmy tutaj film. W sensie ja się teraz pożegnam. Czad, bo ten, żeby film nie był taki długi. Także dziękuję bardzo za oglądanie. No już mówiłem o tych lajkach, nie? Żebyście ten, że co dwie łapki w górę otwieramy skrzynkę. Także no wiecie, dużo będzie skrzynek w następnym. Zapraszam na live na Twitcha i elo, nie? Teraz taki efekt pana to. I elo, nie? Uch, muzyczka leci. Dobra. Ale on na widzie. Co mam zrobić, powiedz mi. Ale jestem pewny, w głębi duszy o tym wiem. Dzisiaj wieży bronimy, zdefujemy. Wszyscy musimy ją tym defować. I powiedz, ile damage'owali.